ramy. Michalina. Jestem pewien, że jeżeli ona by żyła dzisiaj i by Discord wciąż istniał, może wciąż istnieje, to ona za każdym razem wchodzi na tego Discorda i tam się wita z jej koleżkami, którzy wydają na nią pieniądze, i za każdym razem ten jej... Czekaj, jak Bartłomiej. Tak by się nazywał jej orbiter. On ciągle by się z nią witał w coś typu: Cześć mój koteczku. Tatuś chce ci pokazać kolejne zdjęcie, ale musisz ty też coś pokazać od siebie. I ona... Orbiter? W ogóle Orbiter to jest Simpson taki, jej. O to chodzi. Orbiter to jest taka osoba, która po prostu kręci się wokół jednej osoby ciągle. Może być Simpem. Ale jestem pewien, że ona właśnie i tak się rucha z tamtym typem, pomimo tego, że tam ciągle robi seksualne roleplay z tamtym grubasem z tego, z Discorda. I właśnie on zaczyna mieszkać sobie z nimi, co nie? I on nie jest świadomy z tego, że oni się ruchają, pomimo tego, że przed jego oczami oni się ruchają. I za każdym razem przychodzi do ich pokoju, do jej i do tamtego Alexa, i mówi: no, co to jest? Crash Bandicoot? Crash Bandicoot! To jest ten kod z Crasha. To jest kod, który miał wypadek. To jest kod, który zaczyna się od numera 3. Jestem pewien, że on jak za każdym razem, jeżeli by jadł delicję, jeżeli oni by kupowali mu delicję, opowiadałby jej kolegom o chłopaku jej dziewczyny. I tam opowiadałby o tym, że chłopak jego dziewczyny zawsze wyjada jego biszkopciki z delicji. No Maciek, bo ja, Bartłomiej, ja nie lubię biszkopcików w delicjach, ja lubię tylko galaretkę i czekoladkę. Zawsze chłopak mojej dziewczyny wyjada tą czekoladkę. Chłopak mojej biszkopcika. Dziewczyny. To jest granat, to jest bomba. Bomba! Chować się! Chować się, bo wybuchnie. To no nie, on znowu. To jest Rabuś. Ty brat bliźniak. Ło, ale on podniósł nogą. On chce spierdzić się tak na ciebie. Tak, podnosi nogę okay, i pierdol. Gigapie. Proszę zapierć. Pokonam cię moim pierdem. Jadłem dzisiaj fasolę. I ta fasola była tak smaczna. Misiek, czemu nie odpowiadałaś mi na Discordzie? Jeszcze raz tak długo będę czekać na zdjęcia twoich stópek i zobaczysz. Tatuś jest zdenerwowany. Wezmę... Skanceluję 40 subskrypcji na Twitchu. Trzeciego tieru, okej? Okay? Więc już nie zastanów się. Już nie będę płacić za twoje premium OnlyFans. Teraz będę płacić za twoje OnlyFans po prostu. I źródłem jego inkomu jest po prostu robienie kompilacji pierdów, Michel. Tak. Nie streamerek, ogółem streamerek. Tak, streamerek. Widziałeś kompilację pierdów Pokimane? Tak, oglądałem. I co, to były pierdy? Tak! O, ja muszę to zobaczyć. Tylko, że wydaje mi się, że one były, nie były jej, tylko po prostu były wklejane. Tak wydaje mi się, bo one... Nie wiem, czy mówimy o tym sam. Nie mogę stąd się ruszyć! Wybuchnę! Nie! Nie! Michelina, nie! Ale leży teraz dla nas. Co to jest? Game over. Dobra, spokojnie. Pokémon Fart Compilation 4K HDR Dolby Digital Surround Sound. Czy serio od nowa będę grać? Nie, bo zapisałeś, bo... A zapis... O Boże. O, już myślałem, że nie zapisałeś. O mój Boże, dobra.
Jakby się nie zapisał, to bym skończył. Ja bym skończył, ja bym krzyczał, żebyśmy zagrali w co innego. Weź sobie zobacz, czekaj. Płakam, weź zobacz to. Już sprawdzę. Czekaj, bo ja nie może przestać mi chodzić. To tak głupie. Czekaj już. Czekaj, obejrzę na telefonie. I tą serio są jej pierdy? Zobaczysz. Hold up. Hold up, tutaj są seksualne rzeczy. Proszę tego nie oglądać. Dlatego tu przychodzę. No special. I'm so sorry, I forgot. Jest tak obviously wklejone, że nie mogę. To jest tak oczywiste. Jeszcze jej reakcja pasuje tak, jak była faktycznie pierwsza. Tak, tak. Dobra, to śpiewamy, okej? Okay? Do strzałów, okej? Okay? Dobra, znasz piosenkę jedziemy usunąć dziecko? Nie, a jak to, jak brzmi? Dobra. Ja ci na pistolecie w ogóle zaśpiewam, okej? Okay? Znowu zalałem niezapomniany klimat. Jedziemy Cadillaciem, niezapomniana chwila. Aha. Nie, ja i moja dziewczyna to było chyba. Ja i moja dziewczyna. Hej słoneczko, nazywamy to wycieczką. Nie, czekaj, zamknij się. Zamknij, kurwa. To ja tutaj jestem gwiazdą. Właśnie. Jak jeszcze raz zaśpiewasz, podczas gdy ja tutaj jestem gwiazdą, wyobraź sobie tak na koncercie jakimś, powiedzmy Metaliki, i tam jakiś typo, gitarzysta zaczyna śpiewać i ty po prostu tam, nawet nie wiem kto tam gra, ale wokalista rzuca mikrofonem o podłogę i zaczyna na niego nakrzyczeć, na tego gitarzystę. Tu ja jestem tutaj gwiazdorem, tu ja tutaj jestem znany. Możesz przestać, bo jak nie, to w ogóle ci rozpierdolę tą gitarę, okej? Okay? I stara się to tak cicho mówić, tylko że on ma mikrofon praktycznie na ustach, więc to wszystko słychać. Czekaj, dobra. Strzał. Pauza. Nie, czekaj. Pauza. Czemu nie ma pauzy? Czemu jest aż taki... Jak wyłączyć pauzę? Czekaj. Pewnie tym przyciskiem co? Zmiana. Już wiadomo. Znowu zalałem niezapomniany klimat. Jedziemy Cadillaciem, ja i moja dziewczyna. Hej słoneczko, nazywamy to wycieczką. Let's go, jedziemy usunąć dziecko. Jedziemy usunąć dziecko. A znasz kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy Downa. Nie znam takich pioseneczek, niestety. To są dla mnie zbyt fajne pioseneczki. There should be the stairs. Nienawidzę tej gry. I'll be bad, there's a trap in one. Yeah, let's split up for now. Tym razem z Aleksem, czy znowu Michel? Michel. Bo są fajne cutsceny. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi. Wiem. Faceci będą wiedzieli, o co biega. Fajny strzał. Defekacja. Jadę sobie. Na zielonych światłach. Bldgy, to... Jakby ktoś zrobił tak na klawiaturze. Ale że co?
No to jest taki moment, kiedy wymyślasz sobie na przykład nigdy jakieś miast, gry, że czekaj, że miasto w Polsce? Że takie klikanie w klawiaturę tako? Bydgoszcz? Ja wciąż nie wytrzymam z tego, jakiej cycki w ogóle po prostu tak się poruszają. Tak, no, tak. Ja na przykład takie mam i tak mi nie latają. Ja mam większe i mi latają w ogóle nie. Widziałeś, że jak się ma duże cycki, to wtedy po prostu... wtedy ma się większą szansę do dostania... Nie miałem pomysłu, jak to kończyć. Dostanie pokojowe nagrody Nobla? O to ci chodziło? Tak, tak, tak. Mhm. Wałęsa miał dosyć duże i faktycznie dostał. Właśnie, a widziałeś, jak, że jego nudeso zostało zlikowane? No, nie gadaj, serio? Serio. I to nawet dosyć niedawno. Muszę znaleźć. To jest Wałęsa nudesy. Tak jakby co, to ja tutaj wrzucę na ekranie. Bo warto, warto je widzieć. W ogóle o co chodzi z tym... z tą sytuacją, nie strzelaj w instrybutor. Kojarzysz to? Nie, nie znam tego, nie rozumiem co to. Naprawdę? Nigdy nie słyszałem o tym. To jest jakaś nowa sytuacja i kompletnie... Muszę research zrobić. Nie strzelaj w instrybutor. Pierwszy policja raz słyszę. Jest bezradna, nie strzelaj w instrybutor BMW. No co to? A, bo gościu BMW został złapany przez policję na jakąś tego. Nie, na kontrolę jakąś i gość zaczął jechać do tyłu po prostu. Czekaj, że... Co? Po prostu... O kur... Gościu, nie wiem, miał być złapany i zaczął cofać się do tyłu na stacji. Wjechał tam pomiędzy te dystrybutory, czy instrybutory, nie wiem jak to się mówi. I potem wjechał w sklep. Aha. I ty tam oglądasz jakiś filmik tego? Tak, no cały czas widzę. I policja strzelać ma teraz? Nie, policja... Co robi ten ciomek? On jakby grał w GTA teraz. A i strzały. A tak, 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 oglądałem... Nie, dobra, już wiem co to. Oglądałem z tym parodię w GTA. Tylko, że nie oglądałem oryginału. Aha. A i gościu, który nagrywa, jak zaczęli policjanci strzelać chyba w opony, mówi, w instrybutor, kurwa, nie strzelaj. No to tak, to oglądałem, tylko że parodia to było i nie wiedziałem skąd to. Kiedy to się w ogóle wydarzyło? Nie wiem, jakoś niedawno temu. 28 lutego. O. Ciekawie. Właśnie... I właśnie takie coś można byłoby zrobić, jeżeli by się... W kibelku jesteśmy. Mhm, gdzie tu jest prysznic? Czekaj, to jest kibelek czy co to? To wygląda jak kibelek. Tu gdzie teraz jesteś? Nie wiem gdzie jestem, to wygląda jak kibelek. To wygląda jak kibelek, zauważyłeś? Nie wiem czy zauważyliście, ale to trochę to wygląda jak kibelek. Szczerze tak. I chyba gościu też mówi, żeby policja strzelała w... Nie. Dobra, nie ważne. A i se pojechał te BMW i nic nie zrobili. No i takie coś można robić, jeżeli by się było w Groundhog Day i ciągle by się powtarzał dzień. Bez kitu, no nie? Tak chętnie bym takie coś zrobił. O mój Boże, tak. Ale szczerze, jeżeli miałbym coś takiego, to miałbym zasadę, żebym nie zabijał. W sensie nie zabijał ludzi jakby niewinnych. No, no. Znaczy, czekaj, ale ja, tak czy inaczej by one, ci ludzie by żyli. No tak, ale sama w ogóle ta trauma... A w sumie, no właśnie, miałem mówić, no, trauma. Trauma, no i... No nawet jeżeli oni się odrodzą... Co?
Patrz na to. Icha! What the fuck? Dobra. Musimy wymyślić jakiś ruch fajny, żeby babce było widać balony dobrze i dupencje. I żeby jej balony leciały na lewo i prawo, tak jak to się robi na huśtawce. Ale na huśtawce przecież w górę i w dół. Zamknij się! Nie odzywaj się już, Maciek. Nie, Mirek, nie odzywaj się. Mirek proponuje, żeby dodać tej gry łowienie ryb. No ale ona ma nosić kalosze! Przepraszam, ja próbuję zrobić jak najlepszy głos Mirka. Nie szkodzi. To był dobry głos Mirka. Dzięki. Zbyt mądrze brzmiał, szczerze. Jak ona robi to na głowie, to takie kręcenie się, to powinny jej cyce tak odlatywać na dwie strony. Tak. Powinny się przedłużyć i w ogóle leżeć potem na podłodze. Przedłużyć się tak elastycznie i podcinają przeciwników dookoła. I potem sama sobie odcina tak, żeby mieć potem takie okrągłe. Tak jakby to... odcina sobie i ma nunchako robi z tego. Nunchaki. Wyobraź sobie, że byłyby tutaj jakieś upgrade pointy i wszystkie byłyby tylko do cyców i po prostu by się wydłużały, tak żeby potem mogła sobie... I byłby też crafting do cyców. Ta, a Alex żadnego nie ma, żadnego systemu upgrade'ów. Zapomnieli o Aleksie, po prostu on został tam wklejony do tego, że chcieli chłopa. A wiedzieli, że nikt nie wybierze go. Jak ja się wróciłem? To jest muza. To jest muza. Rabuś, nie kradnij. Wow, ale combo. Ko combo breaker. Jicha. Nie, no i to jest tak jak w Tekenie spamować A po prostu. Albo ten low kick taki. No. Albo w jakiejkolwiek praktycznie grze fightowej, żeby cokolwiek spamić. Tak. No nie, ja umrę. Mirek, pomóż! Mirek, rzuć rybkę! Mirek! Rzuć! Uf. Life up, było jak coś. Życie w górę. A że życie, a mleko to życie. Rozumiem. A gdzie mleko jest? W krowa. I to co jest do Jarka? Dzięki, Jarek. No, wszędzie potrzebuję jakieś klucze. Co ja zrobiłem? Czekaj, patrz na to. What the fuck? A to jest tajny ruch przecież. A do tyłu? Tajny ruch mnichów. Nauczyłam się tego u moim... I tak by właśnie ona by się odzywała. No, miała taki głos, się okazuje, że z trapem. Tak. I te cycki to plastelina. Ale Michalina... Jak to? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Ale nie możemy być? Mówi, no racja. No racja, w sumie i tak masz dziurkę.